To tam 3 minuty to bardzo dobry czas, żeby przysiąść chwilę przy Bożym Słowie. Mamy 1 maja, wspomnienie świętego Józefa Robotnika, ale liturgicznie czytamy czytania oczywiście z środy drugiego tygodnia Wielkanocnego. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Dzisiejsze spotkanie z Nikodemem Pana Jezusa. To, co się działo z apostołami dzisiaj, wychodząc z więzienia, anioł im każe iść i głosić o nim w ogóle, to jest nie... Może ktoś powiedziałby, że nie wiem, zamknęli więzień, teraz się powinni w ogóle nie ruszać. Cieszyć, dziękować Bogu, że w ogóle udało im się z tego wyjść, a oni idą dalej, głoszą. Dlaczego tak się dzieje? Bo dali się rzeczywiście tak Duchowi Świętemu przemieni, że narodzili się na nowo. Nie mieli w sobie lęku. Często nasz lęk przed głoszeniem Ewangelii, przed tym, co nas powiedzą, wynika z tego, że jeszcze nie do końca weszliśmy w te słowa. Pan Bóg dzisiaj nas zaprasza, żeby rzeczywiście po raz kolejny usłyszeć tą rozmowę z Nikodemem i w tej rozmowie usłyszeć też słowo dla nas. Bóg naprawdę oddał nam swojego Syna, dał nam wszystko, dał nam życie w Nim. Kiedy Go zaprosimy do swoich spraw, kiedy pozwolimy Mu się też tak pociągnąć. Właśnie w apostołach widać już to przeobrażenie Duchem Świętym, że ten, kto jest pełen Ducha, jest tak jak mówi dalej Jezus w tej rozmowie, że Duch wieje tam, gdzie chce i posyła Go na różne strony świata. Trochę boimy się takiego czegoś. Boimy się tej nieobliczalności Pana Boga, bo On rzeczywiście potrafi być nieobliczalny, potrafi mieć swoje pomysły, które rzeczywiście nas przerażają. Czasami no, może nawet byśmy woleli siedzieć w takim więzieniu, bo w tym momencie mamy wymówkę, no nie mogę działać, no bo przecież jestem więziona. I wypuszcza ich anioł, idźcie i głoście. No i teraz, no tak. Czasami nie chcemy się nawrócić, bo będziemy musieli zmienić też to, żeby iść i głosić. Ale skąd tą siłę wziąć? Właśnie z tych słów. Wejdź w nie. W tę prawdę o Bożej miłości. To nie chodzi o to, żeby się tego nauczyć tak, żeby nauczyć się tych słów i tak jakby, no bo i tym się tylko tak motywować. Jeżeli naprawdę to przyjmiesz, to ty nawet nie będziesz potrafił inaczej działać. Tak to wygląda. Jakieś helikoptery lecą, więc trzeba chyba kończyć. Pozdrawiam w każdym razie. Lecą. No, oni polecieli, czy głosić Ewangelię. Nie wiem, pewnie może różnie to być, może jadą głosić Ewangelię. Trochę się przedłużyło, ale nieważne. Idziemy, głosimy. Trzeba wyjść z tego więzienia. Anioł każe wyjść i nie bać się. Przyjmijmy te słowa. One dadzą nam moc, by iść i głosić.